Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym pokazać Wam, jak wykonać kolejny upominek dla babci i dziadka. W tym przypadku będzie to kalendarz, a dziadek i babcia, którzy są przedstawieni na tym rysunku, są wykonani z samych kółeczek. Oczywiście nie musi to być kalendarz. Równie dobrze może to być na przykład taki plakat, który włożycie do ramki i podarujecie dziadkom, lub na przykład laurka. Do wykonania tego plakatu będzie nam potrzebna kartka i kółka w różnych wielkościach, które przygotujecie sobie wcześniej. Jeśli nie umiecie jeszcze posługiwać się cyrklem lub nie macie go w domu, możecie się wspomóc na przykład kółeczkiem z taśmą i odrysować sobie od niego większe kółko. Ja mniejsze odrysowywałam od tej średnicy wewnątrz taśmy. Do mniejszych kółeczek, które posłużą nam na przykład do wykonania oczu, użyłam monet. Jednogroszówki, 20-groszówki, a do większych kółeczek trochę większych nominałów. Myślę, że takie rzeczy na pewno znajdziecie u siebie w domu. Więc na początek wykonamy babcię. Jej głowa to będzie to największe kółeczko. Smarujemy klejem i przyklejamy na naszej kartce. Następnie babcia będzie miała włosy, moja będzie miała w kolorze brązowym. To kółeczko zginamy na pół, sklejamy ze sobą, tak żeby nam powstał taki księżyc i przyklejamy do głowy naszej babci. Babcia będzie miała na głowie koczek. Bierzemy mniejsze kółeczko. Zginamy również na pół, ale już nie sklejamy ze sobą. I przyklejamy do włosów. Będzie to wyglądało o tak. Ten koczek będzie, o, odleciał mi. Teraz to smarujemy lepiej klejem. Będzie tak odstawał. Teraz przystąpimy do wykonania sukienki dla babci. Możecie do tego użyć albo kolorowego papieru. Ja wykorzystałam papier, który został mi z pakowania prezentów. Dwa kółeczka zginamy na pół i będziemy je przyklejać. Zakładamy jedno kółeczko za drugie. Ma powstać taki element. Smarujemy oczywiście to klejem i przyklejamy, tworząc sukienkę babci. Tak to będzie wyglądało. Możecie tutaj coś oczywiście napisać, narysować lub jeszcze nakleić. Moja babcia będzie miała przy sukience kołnierzyk. Zrobimy go w kolorze zielonym. Postępujemy tak samo jak z sukienką, zginając kółeczka na pół i w ten sam sposób przyklejając nad sukienką. Będzie to wyglądało w ten sposób. No to teraz końcówka babci, czyli buzia i oczy. Jeśli macie problem z wycinaniem takich małych kółeczek, to równie dobrze możecie oczy i buzię namalować na przykład flamastrami.
buzię. Buzię też robimy z jednego kółka, które składamy na pół, ale nie przyklejamy ze sobą, tylko ono też odstaje. Babcia gotowa. No to zabieramy się za dziadka. Przyklejamy głowę. Nasz dziadek będzie miał takie odstające włosy, więc bierzemy mniejsze dwa kółeczka w kolorze brązowym. Zginamy je na pół. Będą nam potrzebne cztery takie kółka. I przyklejamy je przy głowie dziadka. Będą to takie odstające włosy. Mamy już przyklejone odstające włosy. Oczywiście możecie zrobić inne. Dokleiłam również, tak jak w przypadku babci, oczy. Zabieramy się za wąsy dziadka. Za wąsy posłużą kółeczka, trochę mniejsze niż te, których użyliśmy do zrobienia kokał babci i włosów dziadka. Te kółeczka również składamy na pół, ale nie sklejamy ich ze sobą. I składamy tak, jak sukienkę babci, wkładając nieco jedno kółeczko w drugie. O tak. Przyklejamy. Bierzemy kolejne kółeczko, składamy na pół, to będzie buzia naszego dziadka. I teraz tą buzię musimy przykleić, odchylając te wąsy tutaj do góry. Tak pomiędzy wąsy. Postarajcie się zrobić to tak, żeby mimo wszystko tą buzię było widać. Więc w zasadzie twarz naszego dziadzia jest już gotowa. Robimy mu szyję. Do szyi potrzebujemy małe kółeczko, najlepiej w takim kolorze jak twarz dziadka, któremu zginamy na bokach. Ma nam powstać z tego taki prostokąt, który przyklejamy poniżej głowy. Koszula dziadka to również kółko, które zaginamy lekko od góry, w zasadzie pół centymetra. Przyklejamy je do naszej szyi. Mój dziadek będzie miał muchę. Mucha to również dwa kółeczka, które składamy na pół i jeszcze raz na pół. Trzeba dobrze docisnąć, żeby się nie odginało. I to samo robimy z drugim kółeczkiem. Na pół. I jeszcze raz na pół. Przyklejamy, stykając rogi ze sobą. Mucha jest już gotowa. Ona też jest taka odstająca. Ale żeby było bardziej elegancko, to dziadkowi przy koszuli doszyjemy jeszcze, a raczej dokleimy guziki. Będą to trzy malutkie kółeczka. W moim przypadku w kolorze szarym.
Dziadek i babcia są już gotowi. Ja mogę dokleić tutaj jeszcze wydrukowany kalendarz na 2021 rok, ale równie dobrze możecie tutaj napisać piękne życzenia dla swoich dziadków. To wszystko zależy tylko od Waszych pomysłów.